lustereczko. Co ten biedny kierowca widział w takim lustereczku niewielkim? O, 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 o. Cicho. W Polsce wchodzę do nie swojego samochodu. Jak mnie aresztują, to brońcie mnie, że w środku śmierdzi trupem, ale deska rozdzielcza fajna. Silnik wycieraczki. A to tylko przekładnia była, bo chyba się żyłka kręciła, to była tylko przekładnia na szybie i wycieraczka. No i klima. I piękna klima w postaci uchylanych okien. Do kabinki z resztą strażaków okienko. Tutaj chyba widać te drewniane ławki. Także proszę Państwa, ja sobie muszę siąść. Ja takim, no nie ja, nowszym, bo to jest Star 25 chyba. Myślę, że to jest Star 25. Prędkościomierz do 100, temperatura wody, ciśnienie oleju, zbiornik paliwa i hamulce. Hamulce upchać nie można, ale... Co on tu? No, ma hydrauliczne hamulce? Pneumatyczny hamulec powinien spaść w podłogę. Nie wiem. Sprzęgło chodzi lekko. Przełącznik zmiany świateł. Tu rozrusznik chyba. No i lewarek. Biegi. W lewo do przodu jedynka. Jest na biegu. W lewo do przodu jedynka. Do tyłu wsteczny. Dwójka. Trójka. Czwórka. Siodełkiem do tyłu i piątka. Piątka nie chce wyjść. Zostawimy go na dwójce, tak jak był. Coś pięknego. Coś pięknego. No przejechałbym się takim. O, a tu ptaszek leciał za oknem. Szczerze mówiąc, to bym się chętnie takim starym przejechał. Teraz trzeba wyleć stąd, zanim mnie aresztują za niszczenie mienia. Star 25. Tak jest. No i tu stoją jakieś, to w ogóle firma, która pewnie, ja wiem, może robi wozy strażackie. Ma już tylko czerwony, albo tylko dealer nowych samochodów. A, no te nowe już nie są takie ładne. Te nowe już takie ładne nie są. Ale tam widzę, że też ma jakieś strażackie sprzęty. Skręć w prawo. A ten Renault, wyciągarka zamontowana fabrycznie, a cały pojazd tak nisko, że on w ogóle nie dojedzie do takiej drogi, w której by mu wyciągarka była potrzebna. Chyba że się na trawie zakopie, no to uciąg 45 kN. Samochód ratownictwa. No, dziś strażacy w luksusie sobie podróżują. Nie masz drewnianych ławek z tyłu, tylko piękna kanapa, mięciutka. Ten pręt na środku, nie wiem, żeby się trzymali na zakrętach. Zupełnie inne warunki pracy w dzisiejszych czasach. Czerwone najszybsze. Zawsze jest blisko nas. Zawsze nasze towarzyszy, nasze czekamy przed życiem.
Zjednoczony z zawodu jest kierowcą, jeździ dużą ciężarówką. Pan Piotr prowadzi także forum internetowe i kanał o życiu kierowcy w Stanach Zjednoczonych. Jednak dla pana Piotra, naszego dzisiejszego gościa, to nie praca jest najważniejsza w życiu, a nawet nie rodzina, jak sam powiedział. Dla niego najważniejszy jest Pan Bóg i wiara. Prosimy pana Piotra o parę słów świadectwa. Jego przyjaciół. Bóg nie chce, żebyśmy paciorki odmawiali. Bóg nie chce, żebyśmy powiesili Jego obrazek na ścianie. To wszystko jest dobre, tylko że to nie o to chodzi w relacji z Panem Bogiem. Wtedy to doświadczenie z chorym dzieckiem spowodowało to, że moja relacja do Boga się zmieniła zupełnie, do Jego matki. Że Bóg stał się żywą osobą, że Bóg stał się kimś w moim życiu, z kim mogę rozmawiać, jak z przyjacielem, jak z ojcem, że mogę go prosić o coś, że ja nie mówię do obrazu na ścianie, tylko że ja rozmawiam z żywą istotą, z żywą osobą, że Matka Boża to jest też moja matka. Pan Jezus mi ją dał z krzyża. Symbolika tego jest niesamowita, bo człowiek przybity do krzyża nie może mówić. Człowiek przybity do krzyża nie może nabrać oddechu. I Pan Jezus wybrał ten moment, żeby poprzez umiłowanego ucznia dać nam swoją matkę jako swoją matkę, jako naszą matkę. Jeszcze ksiądz mnie prosi, żebym parę słów o mojej ewangelizacji internetowej powiedział. Ja byłem zawsze nieśmiały. Ja, jak miałem coś powiedzieć, jak przyszli znajomi do rodziców i wierszyk miałem powiedzieć, jakie dziecko, to mi się głos łamał, nogi mi się trzęsły. Ale od czasu, jak spotkałem Pana Boga na mojej drodze właśnie wtedy, jak się dziecko urodziło, coś się stało w moim życiu. Po prostu odczułem wielki głód dzielenia się z tym moim doświadczeniem. Jak widzicie, nie idzie mi to łatwo, nie jestem zawodowym mówcą. Ale połączyłem te moje dwie pasje. Pasję do motoryzacji z pasją do ewangelizacji. Mam właśnie swój kanał na YouTube, mam swoją stronę internetową, gdzie przychodzą chłopcy, bardzo dużo właśnie chłopców w takim wieku i przychodzą też chłopcy w moim wieku. No, przychodzą też dziewczyny, ale głównie chłopcy, bo to jest o pracy kierowcy ciężarówki w Stanach Zjednoczonych. Mam w swojej ciężarówce kamerę, która na żywo pokazuje obraz drogi. Jadą ze mną wirtualni pasażerowie, rozmawiamy o różnych sprawach, ale też o Panu Bogu. Ale jest to miejsce, gdzie każdy, kto przyjdzie, może powiedzieć szczęść Boże, że nikt nikogo nie wyśmiewa z powodu wiary, gdzie się okazuje, że można być normalnym facetem, który mieszka w Ameryce, który pasjonuje się samochodami i nie wstydzi się mówić o Bogu, że to nie jest coś takiego, że musimy się tego wstydzić. Zacząłem nagrywać komentarze do czytań niedzielnych, nie dlatego, że moje kazania są lepsze niż księdza, bo nigdy nie będą, ale do mnie przyjdą niektórzy, którzy nie mogą trafić do kościoła. Bo nie wszyscy, ksiądz może mówić najlepsze kazanie, ale jeżeli ktoś nie przyjdzie do kościoła, to nigdy tego kazania nie usłyszy. Natomiast do mnie przychodzą ludzie, którzy przychodzą oglądać te samochody, a przy okazji możemy właśnie porozmawiać o tym, co jest najważniejsze o Panu Bogu. Także jakby ktoś był zainteresowany, wystarczy, ja jako Trocker Hiob występuje w internecie, więc wystarczy wpisać w wyszukiwarkę Trocher Hiob i się mnie tam znajdzie. A Hiob nie dlatego, że miałem takie ciężkie życie, bo miałem bardzo łatwe życie, bo wiele dobrych rzeczy otrzymałem od Pana Boga. Tylko Hiob imponuje mi, przede wszystkim mi imponował zawsze swoją niezachwianą wiarą. Obojętne, co się działo w życiu Hioba, on nigdy nie miał wątpliwości co do Pana Boga. I właśnie mówiąc o tej osobistej relacji z Panem Bogiem, Hiob
rozmawiał z Bogiem, nie rozumiał niczego, niemalże mu pięścią wygrażał. Wykrzykiwał swój żal do Pana Boga, ale wykrzykiwał ten żal do Pana Boga. Nie mówił o Panu Bogu, bo Pan Bóg nie potrzebuje adwokatów, Pan Bóg potrzebuje relacji. Bo jeżeli rzeczywiście uważamy, że kochamy Pana Boga, to musimy z Nim rozmawiać. I jeżeli rzeczywiście kochamy Pana Boga, to będziemy innym mówić o tym. To jest taka sama relacja miłości, jaką mamy z naszą żoną, dziewczyną. Jeżeli chłopak pierwszy raz się zakocha, to wszystkim by chciał opowiadać o tej dziewczynie. Wszyscy tego małpo wyżej uszu mówią, już nie gadaj o tej dziewczynie, już wiemy to wszystko. Ale on musi o niej opowiadać, bo on ją kocha. Więc jeżeli my naprawdę kochamy Pana Boga, powinniśmy odczuwać tą potrzebę rozmawiania o Nim. I między innymi to staram się zrobić właśnie w internecie, docierając do głównie do młodych chłopców, ale też i panie, i dziewczyny, i wszystkich zapraszam serdecznie, bo my możemy zmienić świat. Jak zaczniemy dawać świadectwo, to możemy zmienić świat na lepszy. Dziękuję bardzo. To jedzie chyba taki samochodzik, co nie trzeba prawa jazdy mieć do niego. Mała rejestracja motocyklowa. Bardzo fajny sprzęt, Oldsmobile Delta 88. Z rurami po bokach, z Warszawy przyjechał. Robi wrażenie, i to jeszcze kabriolet robi wrażenie w Polsce. Taki samochód. Ciekawie wygląda. Na małym rynku w Krakowie. Solaris 14. Pierwszy raz widzę Solarisa. Solaris Tramino w twoim mieście. Nie wiem, jakaś tutaj jest chyba promocja. Pięcioczłonowy tramwaj. Robi wrażenie. Fajnie wygląda. Jakby te wszystkie 105N-ki zastąpiły takie Solarisy, to by było super. Bardziej super, że to polskie tramwaje, a tu jedzie jakiś stary, przerabiany ze starych, dołączony środkowy segment niskopodwoziowy, te was nie wiem skąd tamte się zjawiły, z Austrii albo z Niemiec sprowadzane. Jesteśmy w studiu radiowym, Radio Kraków, tam jest konsoleta, gdzie nagrywa pan jakiś tam inżynier. Głośnik, do którego mówiłem, pani Lidia Jazgar, znana piosenkarka. Jak nie znacie, to wstydźcie się. To wpisujcie zaraz na YouTube. Lidia Jazgar ma przepiękne piosenki. Przeprowadza rozmowę ze mną, prowadzi też audycję radiową w Radiu Kraków, która będzie... Aha, no to ja w ogóle tu jestem. Pani Lidia, zaraz się muszę zjawić. Ja cię tu muszę nagrać, będzie YouTube moment, proszę, to jest pani Lidia Jazgar, znana piosenkarka, wspaniała. Ale mi to znana. A ty jeszcze koncertujesz ciągle? Masz koncerty? Tak, i zapraszam cię na koncerty i państwa również. 11 lipca w Muzeum Lotnictwa, 4 lipca do Radia Kraków na 11, zaczarowany koncert. Nie będę teraz tłumaczyć, ale piękny koncert. A czwarty to jest jaki? To jest sobota. To jest sobota. O 11. Tutaj w studiu imienia Romany Bobrowskiej Radia Kraków. 11 lipca legendarny już koncert po raz pierwszy na scenie Skaldowie i Bratanki. Skaldowie 50 lat, Bratanki 15. Razem na jednej scenie Muzeum Lotnictwa. Wszystkich państwa zapraszam, wolny wstęp. 12 lipca przed Nowochódzkim Centrum Kultury scena letnia plenerowa i ja z moim zespołem Galicja, z którym od zawsze koncertuję, więc zapraszam. Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie do studia. Tu też jestem razem z panią Lidią. Tak. Nie ma żadnych oszustw. A ja z panem Piotrem, nie ma żadnych oszustw. Tak. Rozmawiamy sobie już którąś godzinę. Trochę państwo usłyszą na antenie Radia Kraków. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję, że przyszedłeś.